większość ludzi, która kojarzy historię Szkocji o niepodległość, wyobraża sobie ją tak. That they may take our lives, but they'll never take our freedom! Natomiast w tej chwili walka o niepodległość Szkocji wygląda tak. Scotland! 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 Freedom! Te same słowa, ale troszeczkę inny sposób walki. Któż z nas nie oglądał Kevina samego w domu, Titanica czy Bravehearta? Tak, tak, Braveheart, Waleczne Serce. Za sprawą tego pana wszyscy na świecie wiedzą, kim był William Wallace. No, Braveheart. Jednak film Mela Gibsona nie do końca pokazuje prawdziwą historię życia i śmierci Williama Wallace'a, dlatego ja dzisiaj zapraszam was wszystkich do odwiedzenia kilku miejsc jak najbardziej charakterystycznych dla tego bohatera narodowego Szkocji. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak naprawdę wyglądało jego życie oraz śmierć, zapraszam na krótki spacerek. Pierwszy zarzut, jaki można postawić Melowi Gibsonowi, pokazując Williama Wallace'a jako biedaka odzianego w skóry, to, iż kompletnie to nieprawda, dlatego że rodzina Wallace'ów, szczególnie jego ojciec, byli bardzo bogatymi ludźmi, posiadali ziemię, którą można było obdzielić naprawdę kilka rodzin. Jego ojciec naprawdę był prominentną osobą w tym regionie Szkocji. Dodatkowo Wallace nauczył się bardzo szybko łucznictwa i polował, używając właśnie łuku, co też w tamtych czasach pokazywało jego pozycję społeczną. Nie był to zwykły rzezimieszek z mieczem latający i siekający czaszki na prawo i na lewo. Nie, 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 ale do tego też dojdziemy. Chodźcie, pokażę wam, jak wyglądał jego dom. Według źródeł to tu pierwsze lata swojego życia spędził Wallace, a to raczej będzie przedpokój. Tędy i wchodzimy od razu do salonu, palenisko, a zobaczcie, do drugiej izby wejście osobne, także być może to sąsiad tu mieszkał. Młody Wallace mógł żyć jako myśliwy, skromnie żyjąc w tej małej miejscowości, natomiast nie podobały mu się angielskie represje względem szkockiej ludności i w wieku 26 lat wybrał się ze swoją grupą, która go wspierała, do niedaleko położonej stąd miejscowości Lanark, by zaprowadzić porządek. Porządek ten zaprowadził w ten sposób, że spalili całą osadę, po czym albo w trakcie zamordowali lokalnego szeryfa angielskiego. I tym sposobem Wallace wkroczył na ścieżkę wojenną. Teraz przeniesiemy się na północny wschód, 25 kilometrów na północny wschód, do miejscowości Stirling. Duże miasto, zamek, pole walki i tam pokażę wam dokładnie w miejscu, w którym będę, pokażę wam, jak wyglądało największe zwycięstwo Williama Wallace'a, i to nie było to zwycięstwo, które pokazał Mel Gibson na słynnym filmie. Chodźcie. Nie ma to jak zaufać nawigacji i zamiast pojechać na most, to zaprowadziła mnie do miejscowości, która nazywa się dokładnie tak samo jak ten most, jakieś 15 km stąd. Ale już jesteśmy na miejscu. Czy to na pewno ten most? Tak, ten. Wallace po sukcesie, jaki zanotował w Lanark, postanowił przejść dalej. Dotarł ze swoją armią do Scone, taka miejscowość na północ jeszcze bardziej,
i potem przeprowadził ofensywę na dużą osadę, duże miasto Dundee. Natomiast tam niestety dla Szkotów został zmuszony do odwrotu i cała historia bitwy na tym moście, to zwycięstwo Wallace'a i Szkotów, polega na tym, że oni się cofali, uciekali, bo byli naciskani przez Anglików i doszło tu do katastrofy. Anglicy napierający na most z tamtej strony zostali na tym moście sprowadzony w wąskie gardło, bo to była jedyna możliwość, żeby przejść przez na drugą stronę rzeki i atakować drugą stronę brzegu. Ta część wojsk, której udało się przejść przez most, została momentalnie wysiekana do zera. Powstała wielka panika i część wojsk zaczęła się cofać pod naporem tych, którzy nadal przechodzą. To spowodowało zawalenie się części mostu i tak naprawdę sukces tej bitwy polegał na tym, że większość wojsk niemieckich... Niemieckich! Że, no niestety, genetyczne obciążenie. Sukces polegał na tym, że większość wojsk angielskich wpadła, rycerzy, wpadła do rzeki i po prostu utonęła. Tak wygląda historia bitwy o Stirling. I to było właśnie zwycięstwo Williama Wallace'a, największe. William Wallace jako narodowy bohater doczekał się największego możliwego pomnika. Jest to wielki monument narodowy tutaj w tym mieście, w odległości kilku kilometrów od zamku. Niestety pogoda uniemożliwi mi dzisiaj pokazanie tego monumentu, ale nadarzy się jeszcze nie jedna okazja, żeby przyjechać i zobaczyć. Są jeszcze dwie zasadnicze nieścisłości, jeśli chodzi o produkcję w reżyserii Mela Gibsona, czyli Braveheart, Waleczne Serce. To, co pokazał, czyli bitwę, wielką bitwę zwycięską na filmie, nie miało miejsca. Bitwa, która została pokazana, to bitwa Bannockburn, która odbyła się naprawdę. Jednak Szkoci wtedy dowodzeni byli przez Roberta de Bruce'a, a Williama Wallace'a tam nie było. A dlaczego go tam nie było? No cóż, od 9 lat już nie żył. To, co widzicie na filmie Braveheart, wydarzyło się naprawdę, ale już po śmierci Williama Wallace'a. Druga rzecz, którą należy wspomnieć, no to oczywiście jest słynna scena, kiedy Szkoci stają, odwracają się i pokazują cztery litery Anglikom, podciągając do góry kilty. Tutaj też jest troszeczkę, że tak powiem, przekłamana sytuacja, dlatego że w XIII wieku nikt nie miał zielonego pojęcia, co to jest kilt. Kilty w Szkocji zaczęto nosić dopiero 300-350 lat później. Także panie Gibson, troszeczkę za dużo tutaj ściemy. A pytając się Szkotów, dlaczego on tak zrobił, no to większość z nich odpowiada, bo jest i tutaj trzeba wypikać. Niezbyt pozytywnie jest on w Szkocji postrzegany przez ten film. A dlaczego tak zrobił? No bo stereotypy najlepiej się sprzedają. Jesteś Szkotem, na pewno nosisz kilt. Na koniec naszej dzisiejszej wycieczki zapraszam Was do miejsca, w którym kariera Williama Wallace'a dobiegła końca. Jak mówi starożytne przysłowie, na największego kozaka znajdzie się jeszcze większy kozak. Tak też stało się z Wallace'em. Wallace, wycofując się na północ Szkocji, pozostawił po sobie zgliszcza. Aby uniemożliwić Anglikom korzystanie z zasobów szkockich miejscowości i też angielskich, bo na początku to było aż w okolicach Harle, czyli teraz to jest Anglia, ale w momencie, kiedy wycofali się na północ, palili za sobą wszystkie miejscowości, rabowali, grabili, wszystko, co można było zrobić, tylko po to, żeby angielska armia nie miała logistyki tak naprawdę. PR-owo
tragedia, ale taktycznie było to zrozumiałe. Kariera Wallace'a jako żołnierza, jako rycerza została w tym momencie zakończona. Nie wiadomo, co się działo pomiędzy rokiem 1299. Ponoć uciekł do Francji. Wallace po powrocie z Francji postanowił żyć jako zwykły szary człowiek, zwykły szary Szkot. Jednak natychmiast został rozpoznany i schwytany w okolicach Glasgow, po czym został przetransportowany do tego zamku w Dumbarton. Tam na górze, na samej górze jest zamek. Jest zamknięty już chyba 3 lata, ogrodzony cały teren z powodu niebezpieczeństwa zawalenia się osuwiska skalnego. Cała szlachta w tamtym czasie była już poddana królowi Edwardowi. Wallace'a przetransportowano do Londynu i oczywiście skazano na śmierć. Bez procesu, gdyż Wallace deklarował się jako przeciwnik Anglii i przeciwnik króla, także nawet nie przysługiwał mu żaden proces. Śmierć Williama Wallace'a była naprawdę pokazowa. Został powieszony, wypatroszony, poćwiartowany i na końcu jeszcze obcięto mu głowę. Głowa Williama Wallace'a została zatknięta na moście w Londynie, natomiast kończyny, wnętrzności zostały zaprezentowane na zamkach Stirling, na zamku w Perth, na zamku w Carlisle. Szkockie zamki, angielskie zamki, każdy zamek, większe miasto musiało mieć znak, że William Wallace został zabity i już go nie ma. Legenda Williama Wallace'a polega na tym, że został zapamiętany jako męczennik, jako waleczny człowiek, który poświęcił całe swoje młode życie po to, by walczyć z Anglikami o niepodległość dla swojego narodu. Tak wygląda historia Williama Wallace'a. Uważam, że jest mega ciekawa. Jeśli się podobało, to zachęcam do subskrypcji, do komentarzy, do lajkowania. Prześlijcie film do znajomych, niech się niesie po tym wielkim internecie. A ja zapraszam na kolejne filmy. Już niedługo planuję film, może nie historyczny, ale na pewno będzie kolorowy i ciekawy. To tyle ode mnie, trzymajcie się. Na razie, cześć!